Wszystkim, znowu poniesiadam. Dzisiaj sobie zagramy znowu Robocrafta. Jak obiecałem w ostatnim filmie, spróbujemy zawalczyć w tym nowym trybie gry The Pit. Chociaż muszę strzegać, że jeszcze nie grałem nigdy w tym trybie, więc dokładnie nie wiem, co się dzieje. Tylko czytałem mniej więcej to, co w mailu przysłali, że generalnie wszyscy na wszystkich i się jakoś zdobywa punkty. Są jakieś szybkie respawny, coś takiego. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Najwyżej będę trochę posysał. Ale cóż, nie żebym w poprzednich filmikach nie posysał, więc chyba to wam nie będzie przeszkadzać. Okej, okay, całkiem szybko dostaliśmy się. Co to jest za drużyna? Okej, no tak, wszyscy na wszystkich. Dobra, jak widzicie, mój armored blob ma już większość kratek wymienionych na stylowe czarne, więc może jakoś nam to pójdzie. Okej. Okej, pierwszy przeciwnik. Musimy mu strzelić skrzydła. Nie strzelało do mnie dwóch na raz, też byłoby fajnie. Okej, wszystkie moje... Okej. Zauważyłem już pewną zależność, jeżeli chodzi o pojazdy w tej grze, w tym trybie gry. Mam nadzieję, że wybierając czołg nie skazałem się od razu na porażkę. Byłoby szkoda. Czy mogę jednego killa zdobyć? Nie, nie mogę. Ale spoko. Okej. Okay. Pan mnie zaraz pewnie wykończy. Tak. Okej. Okay. Niestety się punkty dostaje tylko za killa, więc... SMG to może nie był najlepszy pomysł. Chyba nie. Ta SMG to taka idealna broń do tego, żeby wszyscy zarąbali ci kle. Więc tak. Okej, okay, ale dobra. Poznaję metę. Na własnych błędach. Okej, okay, 5 sekund. Proszę mnie nie strzelać, dziękuję. O, patrzcie, ktoś jeszcze popełnił ten błąd, że wziął sobie z SMG. O, witam pana. Jak pan życie? Czyżbym właśnie zdobył killa? Ciekawe. Może ktoś mi zarąbał? Nie, chyba nie. Chyba nikt mi nie mógł zarąbać, co? Mogę sprawdzić? O, mam jednego killa. Jej! Jej! Nie będzie aż tak źle. Tamtego pana. Okej. Zdecydowanie w tym trybie szybkie przemieszczanie się jest wskazane. Okej. Pewnie pan nie strzelać, byłoby miło. Okej, zdążył mi już wygo się nic odstrzelić, więc będę miał teraz problemy z poruszaniem się. Mój kill. Ajajaj. Tak. Ten pan całkiem dobrze chyba się już ogarnął, co trzeba robić w tym trybie. Okay. Rampat. Ciekawe, czy to jakaś nagroda za kiepską wydajność. Tylko właśnie doświadczam. Tak mi się zdaje. Okej, okay, wiecie co? Miałem nadzieję, że jak wejdę w ten tryb, to będzie taka ogólna właśnie rozwałka różnych typu czołgów. A tu się okazuje, patrzcie, same samoloty. No cóż.
Jakieś to jest zaskoczenie. Przyjemne czy nie, to już mniejsza o to. Okej, może będzie drugi kill? Może będzie drugi kill? Chyba nie. Tak. O! Nie, jest. O, fajnie. Tak, przypomniała mi się jedna rzecz, jak się to będzie killa, to się jest leczonym. Coś, co nie przytrafia mi się zbyt często. Też te pojazdy chyba są troszkę za bardzo wytrzymałe, jak na moją siłę ognia. Przynajmniej ja takie odczucie odnoszę. Okej, dobra. Przynajmniej inni ludzie mają na mnie używanie. Spoko. Okej, ktoś się spałonił. Może go ciepło przywitamy. Okej, to będzie dosyć nudne. Jeszcze paręnaście minut. Patrzeć, jak na mój piękny, doskonały czołg jest ciągle rozwalany przez plazmę powietrza, przed którą za bardzo nie mogę się obronić. Ale cóż, dobra. Takie było ryzyko. Wchodzenie do nowego trybu gry. Kiedy się jeszcze nie obczaiło, o co w nim chodzi. Okej, tego pana tak... Tak, nie da mi zdecydowanie bardziej strzelać w bronie. Oni z pewnością celują w moje bronie, więc... Rampat. Mógłby mi zdecydowanie ktoś wytłumaczyć, co to znaczy rampat. Wcześniej myślałem, że to jakaś nagroda dla przegranych. Ale... Właśnie otrzymałem to po zdobyciu killa, więc trochę mnie to... O, patrzcie, ktoś go właśnie jednym strzałem z plazmy zgarnął. No cóż, mojemu czołgowi przynajmniej się takiego nie przydarzyło. Więc może to jest powód do dumy, że moja konstrukcja nie jest aż tak kiepska. Okej, ten pan. Tak, dosyć ciekawy styl latania prowadzi. Okej, kto się ma go zabrał, tak? Chyba przegrywam tą wymianę. A może i nie. Okej. Spoko. Wcale się nie obrażam za to, że ja go zniszczyłem większość jego, a ktoś mi zabrał. Ale cóż, takie jest życie najdalej w tym trybie gry. Takie życie jest w ogóle, można stwierdzić. Okej. Niepotrzebnie zwracałem swoją uwagę. Jakbym siedział w kącie i udawał, że mnie nie ma, to bym lepiej wyszedł. Okej, zawracaj, 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 zanim ktoś mi go zgarnie. Okej, jest już. Szósty kill. Że nie będę na samym dole tablicy. Na razie na to wszystko wskazuje. Ta dosyć nieprzyjazna wymiana ognia się tu. Okej. Okay. Na to, że mamy zwycięzcę. O! Aż trudno mi w to uwierzyć.
że aż tak wysoko udało mi się zajść. Kajale. Może aż tak źle nie było. A może ci panowie po prostu zawkowali po paru minutach i dlatego tyle killów udało mi się zdobyć. No cóż. Oczywiście na moich błędach wygląda na to, że w tym trybie trzeba mieć dobrego bombowca. Dobrego bombowca. Ale nie posiadam takich, więc z pewnością sobie na razie odpuszczę ten tryb. Okej. Ale fajnie. Fajnie, że wprowadzają takie nowe rzeczy. Troszkę słabo, ponieważ to jednak dzieli kolejkę na jeszcze mniejsze. Więc w pozostałych trybach gry pewnie troszkę trudniej teraz znaleźć kolejkę przez to. Ale no cóż, cieszę się, że gra się rozwija, że próbują nowych rzeczy. Tak trzymać, RoboCraft. No cóż, a póki co na razie tyle, starczy filmów. Poza tym za bardzo. O, to jest jeszcze taka moja mała jedna konstrukcja, której nie pokazałem. Taki robot od leczenia, ale cóż, to kiedy indziej. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!